Co? A, tak, trzeba jak na razie. Uuuu! Co tu się od ja nie paliło? Dobra. XD jeszcze żyje. Pół życia! Widziałeś ile on miał armora? Dobra. XD jeszcze żyje. Jezu, ten śmiech! Witam z tej strony Apple i witam w kolejnym odcinku z PB. Dzisiaj gram sobie, jak widać, nową ADC, czyli Xayon. Ze mną jest Mumbra. Halo, halo, dzień dobry, witam się z Państwem. I gra on, o kurwa, i gra on tym nowym supportem, Raxuo, znaczy Rakanem. Bardziej chodzi o kurwa, nie! I wy się spytacie, dlaczego gramy na boty, bo jest Prima Aprilis, ja wam powiem. Nie, a tak serio, po prostu chyba z cztery gierki próbowaliśmy dostać te czempiony i po prostu się nie dało. Po prostu wzięliśmy im 5 zaawansowanych botów, a nam wzięliśmy 2 podstawowe chyba bodajże. Tak, więc, tak, tak. Więc co do czego będziemy mieli dużo trudniej. Dobra, to teraz biorę, a okej, to tak działa. I dobra, i w sumie to by było na tyle i możemy cisnąć. Co ja chciałem powiedzieć, to po pierwsze wyszukiwanie, polecam, jeśli chcecie zagrać z nimi. Dawaj. No i py! Ope. Ale to tak, są boty, tak, niektórzy tak powiedzą, że to są boty i dlatego wygrywamy. Ale to chodzi bardziej o to, że jesteśmy dobrzy. Czekaj. Nie, to nie się tak nie leczy. Ogółem, jeśli chcecie zagrać sobie, ktoś ma PB i chcecie zagrać sobie przeciw ludziom, to Rakanem zagracie, to jest pewne. Uda wam się go piknąć, jeśli jesteście szybcy. Ale Xayi nie dacie rady. Nie ma szans. No, ni chuja. Ludzie pikują jak porąbani. I mają mniejszy ping, więc szybciej łączą się z tego, z klientem. O, tak jak na pewno już każdy wie, powrót, lecimy razem do bazy. I cześć. To ty musisz kliknąć W, tak? Ej, XD! Co? To ty już się cofasz i mnie cofa tak w tym samym czasie, co ty zacząłeś, czyli ja no mogę tak. Do ciebie... Dlatego mówię, ty mnie obraniasz, a potem ja robię bum bum. Dobra, nie, naprawdę, nie wiem co... Po co tego czempiona budować, widzę, że nie polecają atak speeda, co to się trochę zdziwiłem. Nie, atak speeda według mnie to jest burster taki bardziej niż atak speed. Kurwa, co to koresko wielki miecz bym kupił, wiesz, ale dobra, żeby poradzę, ludzie tak. Wiedzieli o co chodzi z Rakanem, to jest wspaniałomyślny support, wybitna postać, która sprawia, że aż się raduje po prostu, ponieważ jest to niby support, niby apek, a jednak tank, pasywka, wyborna tarcza, która się odnawia co sekundę, jeśli użyjemy autoataku lub umiejętności. Które zarazem bodajże zadaj obrażenia magiczne, a potem przywraca zdrowie mi i chyba sojusznikowi, jak się nie mylę. Tak. Ale to jeszcze mamy jakieś integracyjne umiejętności, że dajesz tak, mi tylko? Chyba bodajże z, nie wiem, z któregoś spela, tylko tu nie piszę, ale gdzieś czytałem, że chyba leci do sojuszniczego bohatera, moje, jak, że biegnę do ciebie, o. To do ciebie mam szybsze niż do innych ale bohaterów. Do mnie szybsze. Okej. Powrót mamy też razem, to też jest fajne. No to jest akurat fajne, ale czekaj chwilę. Mniejszy cooldown i większe obrażenia. Wiesz co? Maksuję E na pierwsze. Możecie mnie skrzyczyć, ale gram ten czempiona pierwszy raz. Teraz. O cholera. Bijamy. To. Ej, to jest epickie. XD. No to teraz tego, gdzie spierdalasz gościu? No nie dał rady. Kurwa. Aha. Może jednak zaawansowane boty to był też zły pomysł. No niestety. Ale zobaczycie przynajmniej co się z tym czempionem je w ogóle. Ale dobra, ale jak chodzi o moje umiejętności, to pasywka to jest, że... Pewnie te pióra. Po użyciu umiejętności następna liczba podstawowych ataków Xayi 3. Trafi Xayi. Wszystkie cele Xayi, na jej drodze. No, czyli można powiedzieć ult Twitcha, to też będzie zbytnio OP, mi się wydaje, że ona nerfy niedługo dostanie. Główne cele, całe obrażenia, reszta 50%. Tutaj mamy, no jak widać było takie, rzucam dwoma piórami. Kolejne cele oczywiście 50%. Poczekaj, niech się trochę zregenerują w tym czasie, co?
to daje buffka do prędkości ataku i sprawia, że jej ataki uderzają drugi raz, zadając 20% obrażeń. Czyli można to powiedzieć, no taki pixie lulu połączone z buffkiem i daje to, jeśli Rakan znajduje się w pobliżu, on także zyska efekty zabójczego upieprzenia. To się nazywa zabójcze upieprzenie, czajesz to? Jeśli ja i prędkość coś... ruchu. Czekaj, tu nic nie ma dla ciebie, żadnych bonusów. To powoduje, że te pióra do was wracają i zadają dipsy. Dlatego to maksuje jako pierwsze. A ult następnie zaczyna rzucać sztyletami. Czyli no po prostu latam i sztyletuję się, nie? XD, widziałeś to? Powiem tak. Obydwie postacie same w sobie są zajebiste i nie potrzebują w sumie siebie nawzajem, ale bądź co bądź, razem to będzie wybitne połączenie. Rakan. Znaczy, skille łączone ja mam tylko W pod ciebie, nie? Reszta znaczy, jest tu nie piszę tak naprawdę dokładnych informacji, jak mamy to połączone, a sam chodzi nawet powrót. Przykładowo, nie wiem, pójdziesz Ksają na mida, a jestem Rakan dżungla, nie? Załóżmy, przykładowo takie połączenie. I co? Rakan. Nie, mi się wydaje, że on jest typowo pod supporta, bo ma shieldy, ma CC-ki hardy. W ogóle Rakan bardzo. Szkoda, że on nie ma jakiegoś skoku, gap closera, nie? Znaczy, ma skok, z W. Zatrzymasz? A nie, czekaj, aha, nie. W daje znaczy, mi tak, movement speeda tarczy, i attack speeda. Chodzi mi, nie Rakan, tylko razy. Mój champion, sorry. Czekaj, oni zaraz podejdą, lol. O chuj, tylko czekajcie, co mój ult robi na 4? Prędkość ruchu. Poczekaj, lol, ja mam ulta już, poczekaj, ja bym ich zdejwował w sumie, co na to. Poczekaj. A dawaj! No wybaczcie nam, że gramy na boty, no nie... O chuj. Dobra, zatrzymaj ich jakoś, lol. No nie mogę, zatrzymam jej, nie mam już W. Poczekaj, zobaczymy, czy te boty nie są głupie przypadkiem. Poczekaj, patrz. Wejdę w krzaki i zobaczymy, patrz. A to jest super gówno. Tylko nie wiem, czy używanie podwójnej tarczy, czy ona się stakuje na jednej postaci. Tego jeszcze dokładnie nie odkryłem. Ogółem... Tylko, że zauważyłem następny błąd tej postaci. Znaczy, to nie jest błąd postaci, tylko błąd mojego zagrania tą postacią. Że muszę trochę poczekać, jak użyję ulta, zanim cofnę te... Zanim cofnę sztylety, bo to musi trochę odczekać, bo... Ja od razu kliknąłem i jak widzieliście, pod tamtą wieżą te sztyleciki zostały, nie? Mi bardzo podoba się to, że ten Rakan jest supportem tanki, a daje shieldy i jest mobilny bardzo. To jest po prostu. No takie supporty są ostatnio bardzo rzadkie. Zauważmy, że jego shield z pasywu działa na jest jak. Kurwa, zabrakło mi nowy. Shield Galio z W, nie? Biernie. Czekaj, ty wiesz, powracaj, ty po prostu podchodzisz do mnie i W klikasz? Nie, musisz wejść w mój okrąg i B naciskasz. X kurwa D. Cofasz się w tym czasie, co właśnie ja. X kurwa D. To jest zbyt OP. Tylko chyba inne animacje mamy wtedy razem. No ile powrót ma czasu? 8 sekund. To czyli 8 sekund macie zysku. Nie wiem, 7 i w ostatniej sekundzie klikacie. Może mnie skrzyczysz, ale no buduję na pierwszy item ten item, co złodziej esencji. Ona jest tak manożerna, że ja pierdolę. A moim zdaniem to będzie pierwszy item, albo kropelka, albo ten złodziej esencji. Ja w tej grze będę się starał typowo budować tak, jak uważam... wygrywamy to. Dlaczego? Ej, halo, bo ty jeszcze się nie zmieniły. Wiem, ludzie, kupiłem wardy, gramy na boty. Śmieszny, nie? Ale ja się postaram w tej grze budować tak, jakbym się budował na normalnych graczy, żebyście mogli sobie spojrzeć, czy, jak ja uważam. Albo może będzie budować błąd, jak będę maksował E jako pierwszy, może jak Kuby było więcej. Co? Biegnę. Co do masterek na Rakana, masterki 12-18-0, pod shieldy, bo on ma shieldy z E, ma... No, Z daje właśnie, więc to jest spoko. Czekajcie, i healuje. Może poczekam? Ty popatrz, jak on grał, jak to zrobił. O, teraz coś mi dałeś, tylko nie wiem, co to jest. Znaczy, chyba, że ten, że drugi raz autoatakujesz, wiesz? Poczekaj, zobacz, czy się daje ci się. Nie, nie daje ci się większy. Czyli nie ma takiego. Ale nie, no tam powinno coś napisać. Czekaj, W daje. No nie, ten buffek mocno potężniejszy nie jest. Mi się wydaje, że Q będzie pierwszy maksowany, a drugi E. Ja zjebałem jednak trochę, ale no to cóż, no gram championem pierwszy raz, musicie mnie zobaczyć.
Co do maksowania, uważam, że maksujcie sobie E na supporcie. Ja maksuję Q, bo szczerze daję obrażenia magiczne, bo maksowanie Q nie zwiększa... Ty masz też W pode mnie? Czy ja mam doskok W, jeśli chodzi o to? Ale czy dajesz mi jakiegoś większego, bo u mnie pisze na inny kolor, że na przykład jeśli znajdujesz się obok mnie, dostajesz też buffka, który daje ci prędkość ataku. Nie, to jest u ciebie W. Podwójny atak, no ale u ciebie czy coś daje, o to mi chodzi. Jakie to są, jakie oni mają sobie pisać teksty? Co tu się kurwa odjebało? Ale oni mają piękne, wspaniałe teksty. Czy mnie niewrażliwym, czy mi się zdawało, lol? Tak, byłeś w powietrzu. Możesz tak unikać właśnie ultów, czy coś w tym stylu. I tak samo ultując, możesz się jakoś poruszać bodajże. No, gdyby jeszcze kurwa tego pingu właśnie, nie było. Co do maksowania z mojej perspektywy, jak będziecie Rakana posiadać, bo ja mam go zamiar... Sulender zrobią. Ja mam go zamiar od razu kupić po wyjściu. Maksujcie sobie E. Weź daj mi jednego. Bo maksowanie Q... O kurwa. A dobra. O chuj, no to... Czekaj, Andrzej. Nie, muszę chwilę użyć. Bo bym sobie umarł. Bo maksowanie... Ej, aż mi taki freeze był. Daj mi dokończyć. Nie. O kurwa, ucieczka. Ja chciałem tylko powiedzieć, że nie maksujcie Q, bo to tylko zwiększa AP obrażenia, a heal wam nie zwiększa. To się biernie zwiększa chyba z poziomem postaci. To czekaj. Ty mówisz, że coś dostaje dodatkowego na początku od jakiegoś spela. Zdarzyłeś, poczekaj, ja dostaję... Ty dostajesz ode mnie... Kurwa, chyba E do ciebie jest szybsze. Zasięg A. Zasięg używania tarczy. Są dwa zasięgi. Dla ciebie jest taki ogromny, okay, że z daleka mogę do ciebie doskoczyć. Powiem ci, chodź tu, powiem ci jak działa zasięg E. Na jakiej odległości normalnie. Wiesz o tym, że my to z botami przegramy. O kurwa, dobra, dobry flash. To... Chodź tu. No bo patrz tu co mogę się dać? Dzieje. Widzisz, tam my teraz... gadamy sobie na bocie, sobie po prostu gramy jak na normalnym botlane, nie? A patrz, że oni nam zaraz kurwa bazę będą otwierać. Dawaj, no ich, dawaj ich, będziemy kurwa z botami no jak walczyć. Jak mamy podstawowe dwa boty, no to stary, o kurwa. O chuj! Co? Co to jest? Co ty, spierdalaj! Dobra, nie pokonam go. Za szybki jest. Lol, on ma buty już? Czekaj, Andrzej. Biegnę do ciebie, doskoczę i doskoczę z W. Chodź tu. Nie jak, się, że... jak widzieliście, ta postać będzie musiała bardzo uważać, gdzie są swoje pióra i będzie musiała jak... po prostu widzieliście, cały czas starałem się być przed nim, że jak pióra przyzwę, to żeby on ten, on dostał tymi piórami w ogóle. Co chcę powiedzieć, to jest bardzo ważne, jeśli chodzi o współpracę tych dwóch postaci. Stań Apol gdzieś, no, stój na razie. Dobra, jebać, stój w tamtym miejscu. Ja podejdę do ciebie i stąd mogę do ciebie doskoczyć, a normalnie mógłbym doskoczyć do postaci stąd. O, musiałbym z tej odległości. Patrz, widzisz, ty też masz autoataczki. Pist. Oj. Co to za KS-y? Dawaj go. Veigara, potem my tego musimy midlane'a. Botom pomóc. Dobra, no stary. Ale tu mamy dwa kile, one są priorytetem. Czekaj. O chuj. No to nie jest za dymeczka. XD. Co? No nie ma, bot cię rozkurwi, tyle słaby graczy. Który to twój dead, drugi? Nie wiedziałem, że potrafią flashować w tej grze. Potrafią, nawet podstawowe boty potrafią. Widziałem jak Anka flashnęła w miejscu. Co? Jak oni nas zburstowali w ogóle, musimy po prostu uważać na tego stuna Veigara, bo stun Veigar potem podrzut tego, jak oni się dobrze synergizują, to my to przegramy. Dobra, kurwa. Dobra, boty zaczęły działać, współpracować, idziemy na minę. No my też, my musimy zmienić się w boty, czyli jak oni, jakiś lane ma problem lub jakoś drastycznie wygrywa, rushujemy na ten lane. Czekaj, czyli co my robimy? Rushujemy. Ja muszę nauczyć się ulta, bo to jakoś fajnie stunuje, tylko jak to działa. Idę. O kurwa, no to nieźle. Male ADC, kurwa! Jebać! Ja pierdolę, insta stun. Masz buffka. Walisz podwójnie. Dobra, jedziemy! No ani! Na boty, o kurwa, on mnie bije! Andrzej! No to niezłe zaawansowane boty. No wiesz, oni się napotwidowali, nie? Co, robimy ją?
A dawaj. Dobra, nie wiem, ja mam to dawaj, smoczka robimy. Wiecie, tak się pobawimy nie, troszeczkę. Nie, będąc szczerym, już po nawet 16 minutach gry stwierdzam, że jeśli ktoś ogarnie to kurwa, to duo, tego duobota, To będzie dużo lepsze. Będą kosić, bo... Ale razem też Xayah będzie sobie radzić, twój właśnie, będzie miał bardziej problemy. Właśnie, jaki jest zasięg to jest straszne. I dodatkowe bonusy. Widzisz te laserki? Ja widzę tylko takie laserki, które latają tutaj. Patrz, gwiazdy wojny, dziwki! Dawaj. Tylko, że ja ulta mam chila jakby co. Dawaj, wbijamy. Ja ulta jeszcze przyspieszą nie ogarniam, nas zaraz, dobra. Patrzcie. Gotta go fast. Gotta go fast. Tak, tylko, że wiesz. Jak to skończy? Daj, Andrzej. Kurwa. O, to nie jest łaparka na bocie. Dwóch VS5 nie potrafią wygrać. No stary, ja się buduję pod typowego supporta, więc tu się nie dziw. Gdzieś tanka będziesz Wardy kupował, weź przestań. A ja buduję się tak, jakbym się na normalnym meczu budował, żeby ludzie wiedzieli. Ja w ogóle chyba powinienem iść najpierw A pierdolić, to lecę trochę pod atak speeda. Dobra, trybularza ci zbuduję, żebyś pizgał. A później ci Zekę zbuduję, żebyś miał kryty. No nie, najpierw zacznijmy butami. A potem zacznijmy, bo teraz jakbym miał więcej movement speeda. W ogóle ja też zrobiłem błąd, ja zrobiłem krytyczny błąd, że ja weszłem z tobą, znaczy widziałeś co ja zrobiłem, weszłem tam, nie, ale ADC zrobiłem. Nie, chciałem bota uratować. Jebać bota, jakie bota? No Trandlusia, który jest tylko z tą, pożaraczkiem. Dobra, biegniemy, dawaj, dajwujemy ich nawet. Nas jest 3 VS5, mówię ci, jeszcze ta Anka będzie miała nas w dupie, ale go. No, to jest podstawowy bot, no to czekaj, wyczekaj. O kurwa, ładnie. Co to się od jednie paliło? Dawaj, Andrzej. Kurwa, nie mam na nic. Zaraz go dobiję, najpierw tą. No dobij tego. On ulta sobie użył. Nie mam jak. Ej, 3 dupy, go penta! Go penta, w ogóle widziałeś co tam się stało na ulcie? Lecimy, dawaj. No szybko. Dawaj. Ups. No nie, KS report. Ja pierdolę, ja tutaj gary go fast robię. Gary go fast. O shit! Łoci chuj! Dobra. Ale dobra, jak na pierwszy raz z czempionem, wiesz, bo to, tak naprawdę to jest, wiecie, ja was trochę nabrałem, bo Prima Aprilis jest i to są prawdziwi gracze. Takie śmieszki orzeszki. Nie, ale kurde, faktycznie, nie? U mnie też, jak ja streamowałem w ogóle, zapraszam w ogóle na swoje streamy, nie? W Prima Aprilis ten dzień po, to ludzie się pytali, czemu ja gram na boty, nie? Tabletka dzień po. Co? Dobra, czekamy na to już. Co ty, tabletki dzień po? A faktycznie. Anka, użyj czegoś. Ten ult jest po prostu przekurwiony. To jest połączenie Talona i kurwa ADC, nie? Jego dobra. Tak, zabiera 300 obrażeń. Ale nie wiem, czekaj, zaczyna rzucać sztyletami. Jeden sztylet zadaje 300 obrażeń, z czego spokojnie powinno... Dobra, czekam 5 sekund, 10 dokładnie i ich kurwa znowu dajwuje. Potężny potwór to ten w dżungli, nie? Jeśli chodzi o nazewnictwo. Nie, gówno, to nie to. Jadę, ptysiu! A dobra, tam co dajesz, jadę. Solo, tripla! Ta, wiem, tu była Anka, ale ona się nie liczy, ona w ogóle coś użyła, chyba na Xinzao coś walnęła. Widzieliście, jakie to OP mówię, jak... To będzie automatyczna kasacja. XD. Powiem tak, dobra. On laga dostał. Od razu DC. Znoszę wszystkie pomysły odnośnie Rakana. Nie, to się nie uda na dżungli. To nie ma szansa tam prawa być. No co, próbowałeś dżunglować? Nie, to nie będzie miał prawa na początku. Xayah będzie dobre w dżungli. Dobra, no, bo to Xayah na 3 linie może być. ADC, mid i dżungla. Ale Rakan to jest typowy support, może jakiś top do takiego wytrzymania, no to... ale nie, on musi współpracować z innymi. Patrz teraz. Pół życia Xinzao, lol. XD. Jednym spelkiem. Dobra, panie no, teoretycznie to ja jestem tu speedowany mocno. Tak działa, dobra. Łoci, kurwa. O chuj.
Spoko, ja mam tego. Dobra, tego to już trochę ciężko. O nie, puszują nas. O kurwa! Stój! O chuj. Fuck, nie mam się. Twój shit chyba nie trafił w nie w tą osobę, co trzeba, wiesz? Nie, ty już zginąłeś i moje 01 poszło w inną postać. Co jesteś jak ty kurwa 01? Jest 2-2. 2-2, no to nieźle, a ile asyst? A, 13, no to widzę podobne statystyki mamy. No ale nie, ale... naprawdę, ten ult... Mówię, każdego czempiona walniecie dwoma piórami, czyli każdy dostaje po 600. Wyobraźcie sobie, plus tego jak to wróci i dobrze staniecie, bo to zazwyczaj wraca, jak puścicie w stożku, to tak samo wraca. I po prostu jak to jeszcze użyjecie powrotem, to jeszcze nakurwiacie po 200 z każdego pióra. Wyobraźcie sobie, że potem dostaną 6 piórami. Poczekaj, albo dobra, załatwmy to. Patrzcie, ona zostanie zburszczona. Nie, nic nie rób. Ja na samego ulta i E będę ją chciał zrobić. To jak chcę tylko asystę. Poczekaj, bo... Chodź tu, gościu. Czekaj, nie uciekniesz mi tak. Nie, bo nam mida ruchają. Dobra, stary, jebać mida. Inicjacja, zabijmy ją po prostu. Masz zapis. A, bo chuj. O kurwa. Cersi. Na mida, dawaj. Znaczy ogólnie powiem ci, że naprawdę, teraz wam pokażę, stwierdziłem, że na jedną personę nie będę ulta używał, nie? No, tu będzie lepiej to widoczne. W sumie to już widzieliście dwa razy, co się z nimi działo, jakie ulta po prostu używałem. Poczekaj chwilę. Łap, przyspieszenie i gary go fast robimy. Dobra. Na. Uhu! Strzelaj ultem. Dawaj. Jebnij. No gdzie te powrotne? Co jest? Nie mogę kliknąć, silencea dostałem. Wiesz, najpierw stuna, potem silenca, podrzut i wszystko naraz. Dwa. On będzie mnie gonił? Ceków, sorry. A to piotra z redemption. Dobry Tibers. No sorry, nie? No, pamiętaj też, że ja mam 200 pingu, nie wiem ile ty masz. Też 190. No ja też mam 190 właśnie, więc ja mam opóźnienie, a... Shit. Musiałem trochę poczekać. Mogłem to w sumie uaktywnić, ale chciałem więcej z autoataczków jeszcze tych piór na kurde. Dobra, no niestety. Chociaż te boty nie ganiają za tobą po dżungli. No to widziałeś, co się tu stało. Nie, to było tak, to było tutaj. Weszłem w krzaki i oni mnie już nie widzieli. Dobra, jedziesz i jeszcze raz robimy akcję. No ulta nie mam tym razem, więc... Dobra, ja mam za to ulta. Zamykam ich i... A oni się wyleczyli. Dobra, dawaj, Andrzej. Nienawidzę gracze DC, są za bardzo papierowi. To umarłeś? No, od bombki. Dostałem chyba W od tego, wiesz, bombkę i to nie ma kto tu robić gipsa, bo ja jestem supportem. Ale patrz, mamy boty. Patrz jakie wojowniki posępnego Jerry'a, bo patrz, one ja. Chyba robią, ani pentakill. Pierdole. Wiesz o tym, że zacznijmy od tego, ty musisz, bo ty zauważyłem, inicjujesz na przeciwnika i w ogóle nie patrzysz, musisz mnie bronić po prostu, bo... Jak mam ciebie bronić, jak ciebie zielan ciągle bombkuje, no i to jest ciężkie. Znaczy mówię ci, że to jest kwestia tego, że jak ty będziesz, będzie ci to jebało, nie? To co do czego ja zginę zanim cokolwiek dobra, dzieje się. Dobra, Apple, go kryty. Patrz. Znaczy ja już ci kryty podboostuję, dawaj, jedziesz. No dobra, ten powrotny. Biegnij. Teraz, 2 sekundy i tak mam do... Przyspieszyłem cię. Dawaj, dajwujemy. Dajwujemy, kurwę. Wyjebą go. Co? Apul, gdzie jesteś? No za tobą, ja jestem wolniejszy, lol. Czekaj, wracam do ciebie. No to chyba był... Damy radę, spokojnie. No i chuj, znowu podrzuty Boga. O chuj. Dupę ci uratowałem. Ale ten redemption był fajny. Ale to jest kombinacja, jak to się tylko ogra, to... Co się kurwa dzieje? Po ile już bije? Po 300 milionów? Opatrz. Ale to są boty stare, oni nie mają resów żadnych na ciebie. XD. Ale to jest taki... A ta postać jest magiczna. Patrz co Anka robi, patrz, daj wy tam wyciągnąć. Ej, tu. Co się kurwa dzieje? Co?
No, amazing. Nie, no pisze próbuj dalej, więc jak pisze próbuj dalej, to znaczy, że nie wygrałem, tak? Czekaj, tej Ance, patrzcie, ona robiła tutaj wy na bocie. XD. Zauważyłeś, że ja w ogóle niczym nie trafiłem? Nie trafiłem Q. Jednym autoataczkiem chyba piznęłem... Nie, po prostu to było zamierzone, cicho. No oczywiście, tak, to było zamierzone. Dawaj smoka robimy, smoki się przydadzą. Tym bardziej na boty, które... Kurwa mać, te boty są chujowe nasze. W porównaniu do ich, to ich mają lepsze zorganizowanie. Przynajmniej mamy coś do roboty, bo się nasze enemy boty... Żeby to było za łatwe, to potem by mnie wyzywali, że chujowe ten... Chujowe duo na botach, nie polecam. Uznajmy, że gramy tak z brązami w teamie przeciw silverom. No nie powiedziałbym, bardziej bym powiedział, że tu, to Andrzej, by było dwie dywizje. Tu Andrzej, do mnie mogłeś. No tak, zapomniałem, sorry, przyzwyczajenie. Właśnie, jak wam się będzie podobać, czekajcie, tu jest kamerka, jak będzie wam się podobać, proszę zostawić łapkę w górę. Halo, żebranie. Ja już wiem, co zbuduję, przysięgę rycerską do ciebie. Wiesz co, czekam 10 golda, mi się lifestyle przyda. Jeszcze muszę 30% kryta, chyba zbuduję... Ja buduję Herolda z ostatniej, ten to... No ja mam 70% teraz, wiesz o tym, nie? Jezu, ile ja ci daję tarczy? XD. Czekaj, mnie interesuje, oni mają jakieś rezisty? Nie miałem żadnych rezistów. Nie no, ma, co gad. Ta Anka, ona troluje, ten typ troluje. Ale byski tu widzicie, ona sobie nagle stwierdza, że pójdzie... O kurwa. Jedziemy ich? A, dawaj. Jezu, ten śmiech! Mania DC od dzisiaj! O kurwa, ty widziałeś, co się właśnie odpierdoliło? Użyłem ulta, Q, i nagle wszyscy znikli po prostu. Nie wiem, niech ludzie mówią, że Riot nie ma pomysłów na postacie, że podobne są pod względem speli, bo ta Xayah jest trochę do Talii podobna pod względem rzucania tych rzeczy, ale... Jak? Xayah jest kurwa podobna do Talii? To jest połączenie Talii i tego. Idą nam od pleców, musimy zniszczyć szybko wieżę. Dawaj ich, zawracamy na nich, chodź. Ale to jest wyborny dipsek. Biegnij. I bzium, i pół życia z samego W. X kurwa D, widziałeś to? Pół życia samemu, w ogóle... Wiesz co jest najlepsze? Patrz, dawaj, to jest najlepsze. Dawaj go dajwujemy, lol. Dobra. X daje jeszcze żyje. Pół życia! Widziałeś, ile on miał armora? Pół życia mu zajebałem. Dawaj topa idziemy zrobić, bo jeszcze bym chciał przetestować jeden item. Apol i tak chamsko to penta kill i kuźwana miniaturka. No a co? Ja to przed odcinkiem, na samym początku dam penta kill. Czy oni jak się coś klika, to oni gadają? Ej, stań! Chodź tu, i tak wygrywamy. Jakieś teksty. Powie coś? Lata na skrzydle jednym. A ty coś klikasz? No i jedynkę na przykład. Teraz też jedynkę. Nie, chyba tak wymuszonych nie ma wspólnych, ale pewnie takie no, sobie gadają. Ciekawe co Rakan mówi jak... Ona jest nie ma, bo ona nawet śmiechu nie ma, wiesz? Bo ja nie słyszałem, żeby przez całą grę cokolwiek mówiła, wiesz? Nie, mówiła to na początku. Albo nie dołączyli głosów. Bo Rakan ma lepsze teksty po prostu, dlatego mu dali już. XD, ej Beski, tutaj jest połączenie Talii i Talona. Dobra, wracamy, no tak. Ja kupuję ostatni item i robimy pentakilla na midzie i... Ja jeśli miałbym nazwać Rakana, to jest to połączenie Galio i Nidalki, takie doskok z Nidalki, takie jak E skacze. Ale mam pomysł. I Galio. Jesteś ze mnie dumny teraz. Nie. A jaki item kupiłem? Zajebiście, a teraz ja ci kryty zaraz zwiększę, będę miał tego. Tu, dobra, powiem wam tak, nie? Faktycznie, to jest burst Talona połączony i jego shurikeny, można powiedzieć. O, będziemy się stykać końcówkami, to będzie dobry plan. Będzie tak... Dawaj, Gary, go fast robimy. Dobra. W sumie to ja nie zauważyłem... Halo? To ja nie zauważyłem, żeby to dawało jakieś movement speedy. Już, po ulcie? Czekaj, kiedy to daje movement speedy? Daj prędkość ruchu. Jeśli zabójcze uderzenie... jeśli trafi zabójcze uderzenie... O, cześć. O nie, KS report. Flashują! To słyszałeś teraz, powiedziała Skutek. Ja nic nie słyszałem. Czy dobrze się tam bawisz?
A Rakan na to, nie słyszę, bo za dobrze się tu bawię. A ja nie słyszałem nic. Ej, halo. No i chuj. Każdy ma mnie w dupie, każdy supporta ma w dupie. Będąc szczerym, jak Apple pokaże wam bullet mój, to ja w takiej kolejności bym się budował. Chociaż Herolda, Zeka jest, jak to się mówi... jedna czwarta HP. Herold Zeka jest to... Ej, oni czekają item sobie. Sytuacyjny, ale... żółty item na supporta, redemption, merkurki. To jest core itemy. Dobra, nie wiem. Ja moim zdaniem nie idzie się faktycznie pod atak speeda, bo ją trzeba kastować jak najczęściej te E i W. I faktycznie ten... może nie na pierwszy item, ale ten złodziej esencji jest parszywie dobrym itemem, bo nie to, że ona ma problemy z maną, to jeszcze na dodatek ten i kryt się przydaje i tak naprawdę przydaje się też CDR, więc wszystko jest dobrze. Widzieliście, co ja, no teoretycznie to ja byłem tu podfeedowany jak szmata, nie? Ja miałem już full builda w sumie, bez miksturki w 30 minucie, ale nie wiem, to jakieś, mówię, w teamfightach to będzie rozpierdol, jak będzie miała ulta i E to, i Q jeszcze na dodatek, to tymi spellami powinien solo tripla zgadnąć, to jest raczej oczywiste. Powinna, Apollo. Powinno, bo to homo nie wiadomo, nie wiem, u mnie to się nie odzywało, zobaczysz na nagraniu. I się nie odzywała, chyba że ja miałem głosy wyciszone, wiesz, bo to nie jest moje konto i tam widziałem jakieś ustawienia, ja tylko głośność całkowitą przyciszyłem, muzyka była już, widziałem, wyciszona, to ale nie patrzyłem. Pewnie przyciszyłem wszystkie dialogi, wyciszone głosy, bo na przykład był dialog, że tak, Xayah się odezwała, Rakan, dobrze się tam bawisz? Tak zapytała, a Rakan na to, nie słyszę, bo się za dobrze bawię, nie? I też były rozmówki na początku, ale podsumowując, cofanie zarąbiste, skoki zajebiste u Rakana. Nie, to kuźwa, naprawdę, kupię zajebiste te dwa postacie i na pewno, no mówię, main ADC, może w końcu to będzie jeden z nielicznych ADC, którym będzie mi jakoś w miarę wychodzić, ale mi się wydaje, że temat został zakończony, więc wam dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że wam się podobało, jak tak to, żebyście zostawili ogólnie jakąś ocenę, o tak się umówmy, ocenę, komentarz czy coś, byłbym wdzięczny, ale jeszcze raz dziękuję za oglądanie i do widzenia. Na razie. Halo, PB, gówno, bo duży ping.